I w tym momencie chcę Państwu zdradzić, że najmłodszy uczestnik tegoż festiwalu ma lat 8, a kto zgadnie, ile ma najstarszy uczestnik tego festiwalu? 8,5. Prawie zgadłeś, 84 lata ma najstarsza osoba, która się pojawi na tej scenie. O, piękna klamra, ale pozwólcie Państwo, czy jest tutaj, przepraszam, że tak sobie pozwolę na takie określenie trywialne, szef zespołu między nami? Jest? No ja proszę na scenę, tak? Co to znaczy? Proszę do mikrofonu, tak? No i proszę Państwa, znowu młody człowiek. Ja myślę, jaki zawód Pan wykonuje? Instruktor tańca. A jak się Panu udało, jak Pan ma na imię, przepraszam? Paweł. Panie Pawle, a nazwisko? Szyc. Panie Pawle, jak się Panu udało tych młodych ludzi, ten narybek, tak świetnie się prezentujący, oderwać od współczesności, zmusić dwa razy w tygodniu po 2 godziny tańca, co Pan im, ile im popłaci za to? Nic, sama satysfakcja. Sama. Czyli co, duch czuwa, tak? Nad nami. Oczywiście. Jak najbardziej. Jak zobaczyłem te piękne dziewczęta w tych narodowych naszych strojach i panów, młodzieńców w naszych kontuszach. Aha, ale ja tego nie powtórzę. Panie Pawle, na drugim festiwalu Poloneza zobowiązuję Pana tutaj przed wszystkimi, żeby Pan stanął w czapce, z piórami i w kontuszu. Co Pan na to? Postaram się. I powiem Panu więcej, ja też tak się ubiorę, bo się ubrałem jak francuski pies. Jest mi trochę wstyd. Dobra, zaczynamy. Drelowiacy, tak? Tak. Brawo!